Bardzo pouczające. Czy mógłbyś czynić honory? Wybierz, daj mi jedną. Ja przeczytam. Miałeś jeszcze coś powiedzieć o lirze? No, nie zabronię ci. Nie zabronię. Lira to taki instrument dawny, troszeczkę zapomniany, ale troszeczkę ostatnio przypomniany, na którym grywano w średniowieczu. Grano również aż podczas nowożytnych, chodzi dziadowie po wioskach. Może kojarzymy Zagłobę w ogniem i mieczem, który się tego dziada przebrał. Lirycy byli kiedyś bardzo popularni. To byli przeważnie ludzie niewidomi. Ja też takim dziadem jestem, co prawda jestem krótkowidzem, masz mam szkło kontaktowe, więc trochę się łapię na dziada lirnika. Uznajemy. Trochę się łapię. No i cóż, balady dziadowskie miały to siebie, że były bardzo długie, ta moja i tak była krótka. Balady dziadowskie ciągnęły, miały kilkadziesiąt zwrotek, opowiadały właśnie albo o świętych, albo o jakichś wydarzeniach, często strasznych, które się gdzieś tam wydarzyły. Więc ja też balet jakoś też staram się nawiązać, tak więc jestem współczesnym dziadem. A na scenę poproszę Sebastiana Lewandowskiego. Sebastian, widzę cię. Nie wiem, czy to dobrze. Donat, nie wprowadzaj mnie. Troszeczkę pewnie zmieszony. A ja nie chcę siedzieć w pociągu, bo jestem chora. Donat, tak? Ja mam taką propozycję. Nie, bawię. Wyziemia po prostu. Może zrobimy przerwę po pięciu. Po pięciu zrobimy przerwę i wyczynę troszeczkę. A, teraz zrobimy przerwę? Znaczy, nie, nie. Bo wolę Sebastian. A, okej, dobra. Akurat. Moja propozycja chyba została przyjęta. Sebastian, zagrasz, a po tobie zrobiłem przerwę. Cieszysz się już, jak wszyscy czekają na tą przerwę? Wszyscy wyjdą po moim występie. Mówisz dziewiątka, to jest to pytanie, na które chcesz odpowiedzieć. Szczerość czy dobroć? Szczerość. Bardziej niż dobroć? Dlaczego? Możesz uzasadnić? Tam masz mikrofon nawet chyba do tego celu. Szczerość do bólu. Czasem to boli. Tak, szczerość boli. A czy jest lepsza od dobroci? Czy jest bardziej pożądana? Według mnie jest lepsza. Jest lepsza. A dlaczego, powiedz jeszcze? Dlaczego? Z mojego doświadczenia. Weź sobie mikrofon i wytłumacz. Ale powiedz do mikrofonu, ja nie będę powtarzał za ciebie. Wiesz, że nawet najgorsza prawda jest lepsza niż kłamstwo, czyli szczerość wygrywa. Zgadzam się z tobą. Po części. A po której? Po mojej części. Może ci coś pomóc z tym mikrofonem? A, bo ty będziesz na stojąco śpiewał, tak? To ja bym proponował, żebyś rozstawił te nóżki, bo one wtedy będą bardziej stabilne. W ten sposób. Ja się troszkę na tym znam, bo byłem dwa razy na scenie. A nie będziesz potrzebował krzesełka. Ale poradzisz sobie, jeśli ono będzie tam stało, bo ono jest takie sprytne, się składa. Oczywiście. Wiem, bo siedziałem na nim dwa razy. Nie będę szalał na scenie. Szkoda. Ja tutaj widzę bardzo ładne pogo pod sceną. A mam najbliżej. Powiedz nam, skąd przyjechałeś? Pochodzę z Bieszczad, a obecnie mieszkam pod Krakowem. To, no, z naszej perspektywy przynajmniej, to nie jest daleko. Nie przeprowadziłeś się strasznie daleko, ale z twojej perspektywy to może wyglądać inaczej. Który nie pamiętam, gdzie mieszka, ale mówisz, że bardzo daleko. Znaczy, z mojej perspektywy to było daleko, tak. A ja zawsze tak patrzę po sobie, nie? Mhm. Ja na przykład mam tutaj blisko. A ja mam daleko. Mam blisko 3 lata. Nie wiem, skąd pochodzisz, więc... Ja też nie, ale to nie zmniejsza, bo to ty jesteś na scenie. Powiedz nam, co zagrasz. Dwie piosenki mojego autorstwa. Słowa, muzyka.